Dzień dobry, meldujemy się 1 stycznia, oznajmiając, że przeżyłyśmy wczorajszą noc. Wraz z nowym rokiem nowe postanowienia. Zaczynam prowadzić edukacyjne vlogi, tak sobie postanowiłam. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do tego, żebyście zobaczyli, jak ta noc nam wczoraj minęła. Dzisiaj relacja z nocy sylwestrowej. Chciałabym pozdrowić wszystkich, którzy spędzają Sylwestra właśnie tak jak ja, ze swoimi zwierzętami, razem, dodając sobie otuchy. I ja siedzę i pilnuję, żeby moje zwierzęta się w panice nie pozabijały, szczególnie śliwka, która jest sarną, oswojoną, bo oswojoną, ale jednak jest to bardzo stresogenne zwierzę. Dworka nam towarzyszy, dlatego że Dworka pani nie odstępuje na krok, nie? Chciałam w ogóle wytłumaczyć obecność Dworki, dlatego że oczywiście ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby wychowywać, rehabilitować dzikie zwierzęta w obecności zwierząt domowych. Zwłaszcza takich, które rokują wypuszczeniem na wolność, ponieważ te zwierzęta no, muszą instynktownie obawiać się zwierząt domowych, żeby unikały niebezpieczeństwa, które mogą dla nich stanowić zwierzęta domowe, zwłaszcza te puszczane samopas. Od samego początku było wiadomo, że śliwka nie wróci na wolność z powodu utraty gałki ocznej. No więc specjalnie nie martwiłam się tym, że oswajała się z Dworką, a Dworka uczestniczyła w odchowie śliwki, więc można powiedzieć, że są ze sobą w jakiś sposób związane. Jest w tym momencie godzina 21:30. Dookoła już słychać wystrzały. Myślami jestem ze zwierzętami podopiecznymi ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, fundacji, schronisk, ogrodów zoologicznych. Ale jednak najbardziej solidaryzuję się i myślę o zwierzętach dziko żyjących, o takich, których jest wokół nas pełno. Nawet tutaj, pochowanych po drzewach ptaków w okolicy. To są zwierzęta, którym nie ma kto dodać otuchy. Zwierzęta, które nie mają się gdzie schronić. I jedynym rozwiązaniem dla tych zwierząt jest po prostu gnanie w panice przed siebie. I bardzo często podczas tych ucieczek no, kończy się to dla nich tragicznie, śmiercią. Szczególny swój apel śle do osób świętujących pod Tatrami, czy też innymi parkami narodowymi, żeby pamiętały o tym, że znajdują się tam chronione gatunki zwierząt, bardzo często zagrożone wyginięciem. W tym momencie w Tatrach, w Bieszczadach, bo jest zima, przychodzą na świat małe niedźwiedzie. Wystraszone niedźwiedzice matki potrafią uciec z gawry, zostawiając tam swoje młode, no i oczywiście dla takich młodych oznacza to śmierć. Śliweczka poszła po marchewkę. Przerwa w... Już chciałam powiedzieć, że jest przerwa w strzelaniu. Zwierzęta hibernujące, wybudzone ze snu, parzystokopytne, ptaki, które są bardzo stresogenne, uciekają z popłochu, tracą bardzo wiele energii, która jest im niezbędna do tego, żeby dotrwać do wiosny. I niestety, dzisiejszej nocy taka pogoń czeka bardzo wiele dzikich zwierząt. Moi drodzy, zachęcam bardzo serdecznie w imieniu Fundacji Szklane Pułapki do tego, żeby wziąć udział w badaniu, w spacerze noworocznym, podczas którego każdy z Was może stwierdzić liczbę martwych ptaków w swojej okolicy. To badanie przynosi informacje na temat zjawiska śmiertelności wśród ptaków właśnie w wyniku nocy sylwestrowej i puszczanych w tę noc sztucznych ogni. Może mieć to realny wpływ na zwiększenie świadomości społeczeństwa, no i osób decyzyjnych. Wszystkie linki, gdzie będziecie mieć Państwo dokładnie wyjaśnione, na czym polega to badanie, będą znajdować się w opisie. Wraz z nowym rokiem założyłam konto na Instagramie. Projekt w imieniu tych, co nie mówią, znajduje się na Instagramie. Zapraszamy tam. Oprócz tego będę rozkręcać również kanał na YouTubie. Życzymy wszystkim fajerwerkowiczom więcej empatii i mniej egoizmu w przyszłym roku. I pamiętajcie po prostu o tym, że to, że żyjemy w szczęściu i zdrowiu na tej planecie, to zawdzięczamy tej planecie i środowisku, i zwierzętom, i roślinom, które stwarzają nam odpowiednie warunki do życia. No i fajnie byłoby, gdybyśmy zaczęli po prostu to wszystko szanować. W imieniu tych, co nie mówią, dziękuję i pozdrawiam. Tak? Śliwka się nie boi. Nie, nie, nie. Śliwka.
Spokojnie. Śliwcia, spokój. To w ogóle to brzmi jak wojna, nie? Po prostu wybuchy z każdej strony. Jeszcze jakby to ładne było. Ale naprawdę, no tandeta po prostu. Przepraszam wszystkich, których uraziłam. Do rzeczy. Moi drodzy, w związku z postem, który opublikowałam na Facebooku wczoraj, nie odpalaj dzikich zwierząt, pojawiło się bardzo wiele kontrowersji i różnych pytań w ogóle dotyczących tego, o co chodzi. Co chodzi z tym odpalaniem dzikich zwierząt, więc wyjaśniam. To jest metafora, która miała przykuć waszą uwagę, przykuć uwagę jak największej liczby osób, ale też zwrócić uwagę na to, że odpalając fajerwerki, odpalamy w tym samym momencie wszystkie okoliczne zwierzęta, a właściwie ich instynkt przetrwania. One zaczynają gnać przed siebie, robiąc sobie bardzo często krzywdę, co już mówiłam. Idąc tutaj do sarny śliwki dzisiaj rano, zobaczyłam coś, co chciałabym wam pokazać jeszcze. Pąki na bzie 1 stycznia. I to będzie taki trochę wstęp do następnych vlogów, na które bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia i dzięki.